No, hejka, zaraz wam pokażę te trzy pary i jak to właśnie dokładnie pracuje. Tutaj macie, widzicie, kabla USD, później macie USD HF i później po prostu z krosu tego GBP HF, jak usuniemy USD, wychodzi GBP HF, tak? I to są te trzy pary. I ta ostatnia para jest jakby hedgem dla tych wszystkich, bo pierwsza jest otwarta na buy, druga jest otwarta na buy i trzecia jest otwarta na sell, tak? I teraz tu widzicie, tu cały czas te trzy pary pracują, tak? Jak jedna zarabia, tak, to inne jakby zbijają ten jej zysk, tak? I balans jest w tym momencie, macie minus 0,07, tak? I teraz musimy po prostu czekać, bo teraz ja jestem przykład w stracie, tak? Ale czasami gdzieś na którejś parze właśnie nastąpi jakieś momentum, nie wiem, coś się wydarza na rynku i następuje dysproporcja. I później jakby ten balans przechodzi mi na plus i dopiero jak on mi przejdzie na plus, na przykład na jakiś określony profit, to w tym momencie to EA powinno, to ja mam tam ustawione, tak? Ja zaraz zobaczycie sobie. Tak, tu mam ustawienia tego EA i ono jest. TP jest na 20 pipsów. Tu jest opcja ustawienia SL-a, ale tak naprawdę SL jest tutaj niepotrzebny, ale mimo wszystko jest jakieś takie dodatkowe zabezpieczenie, tak? Macie tutaj magic number i można sobie tutaj wpisywać jakby te dowolne układy hedgingowe. No, teraz to tak opracuje, tak? I ja czekam, aż to właśnie zamieni się w zysk, tak? Widzicie, że tutaj tak skacze minus 4, najwięcej co tu widziałem, minus 30. Ja to odpalam mikrolotami, słuchajcie, nie patrzę też na te kwoty, to wszystko, bo to jest konto typowo, konto testowe, gdzie po prostu sprawdzam różne rzeczy, jak to się zachowuje i na tej podstawie później dopiero przerzucam to sobie na te konta, które już bezpośrednio pracują i podłączone są pod FX Blue. O, widzicie, jak się zmienia ta dysproporcja, już jest minus 0,03, później 0,5, tak? No, poczekamy sobie chwilkę, być może. Już zbliża się Londyn, tak? Być może nam to przeskoczy, kurczę, na jakiś profitowy i wtedy będziemy mogli sobie to pozamykać. No, zaraz zobaczymy. Poobserwujmy to chwilę, tak? I właśnie czekamy na tą dysproporcję. Tutaj, słuchajcie, można, to jest jeden koszyk, tak? Można sobie otworzyć koszyki na inne, prawda, te układy hedgingowe, na inne pary walutowe, tak? Które mają jakieś tam swoje dysproporcje. Musicie jednak uważać, żeby was broker nie wychwycił, bo u niektórych brokerów jest to niedozwolone, chociaż mam pewne wątpliwości, tak? Bo to jest typowo układ hedgingowy, natomiast wiem, że niedozwolony jest tak zwany arbitraż, ale na opóźnieniach. To na pewno jest niedozwolone. Natomiast tutaj no, trudno mi powiedzieć, tym bardziej, że brokerzy sami opisują tę strategię i tak naprawdę trzeba się spytać swojego brokera dokładnie i wypytać o takie właśnie możliwości. No i zobaczymy, co tu jest. Dalej widzimy, że jest minus 0,05. O, widzicie? Już tak to już się zbliża jakby do tej dysproporcji, że będzie przechodziło na tą stronę na plus. Ja wam powiem, że jeżeli są te trzy pary walutowe, to jeżeli jest jakaś strata, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, największa strata, te pary nie mogą jakby tak dryfować, rozszerzać się pomiędzy sobą za bardzo, dlatego strata będzie tutaj ograniczona do jakiegoś tam poziomu, no i zysk jest też ograniczony do jakiegoś poziomu, także no musimy wiedzieć, że tutaj nie będzie tak, że ktoś sobie zażyczy 100 pipsów chce i tak dalej, natomiast najlepiej właśnie zamykać już, o, już widzicie, mamy na 0, już przychodzi na tą stronę dodatnią, tak? No najlepiej sobie tak zamykać pozycje, kiedy, no nie wiem, tam 2-3 pipsy, tak sobie skalpować, nie? I uważam, że jeżeli wejdziemy tutaj z większym wolumenem, tak, to no możemy na przykład, nie wiem, wyczekać, powiedzmy, ten kilka godzin, tak, aż to się, czasami być może nawet kilkanaście godzin, aż to się tutaj nam zamieni na plus, no i sobie zamknąć na jakieś takie, nie wiem, 20-30 euro, a może jeżeli kogoś stać, no to może weź jeszcze grubszą kasą i sobie zamykać. Tylko mówię, no wtedy no nie wiadomo, jak to broker potraktuje, tak? No, jeszcze tutaj popatrzymy, tak? No już tutaj mam. No doszło do zera, ale no musimy przejść na drugą stronę, tak? Jeszcze chwilę poczekam. W każdym razie myślę, że wiecie, o co chodzi z tymi parami
i będziecie wiedzieć, jak właśnie tym grać i jak to działa. O, widzicie, już tutaj jest dysproporcja i ona będzie sobie tam stale rosnąć. To jeszcze może być tak, że ona sobie zejdzie do minusa, później znowu, ale tak stopniowo ona się będzie coraz więcej powiększała, coraz bardziej się ona będzie powiększała, aż osiągnie swój określony poziom, tak? I to nie jest tak, że wy musicie, nie wiem, siedzieć przy tym i patrzeć na to, czy ta dysproporcja rośnie, czy ona spada. Nie, no od tego jest EA, czyli jak urośnie do jakiegoś określonego poziomu, to po prostu utnie tutaj, pozamyka wszystkie te transakcje. Zobaczcie, że to EA, to ja nawet wrzuciłem to EO zupełnie na inną parę walutową. To też nie ma żadnego znaczenia, tak? Ponieważ ona sobie otworzy te instrumenty właśnie, które są tam wprowadzone, tak? Widzimy, że ona powoli sobie rośnie. Także w zasadzie tak jakbym już tu wszedł wyższym jakimś wolumenem, mógłbym sobie już pozamykać te transakcje, tak? I mieć z tego zysk. To jest wszystko już po odliczeniu prowizji. Także słuchajcie, wiecie, o co chodzi, wiecie, jak tym grać, możecie próbować. Trzymajcie się, cześć.